Siema, tu Wahacz. Jestem właśnie za kierownicą Mazdy 3 i na tym filmie zapraszam na kilkanaście minut wspólnej przejażdżki, podczas której pokażę, jak wygląda świat widziany z perspektywy kierowcy tego samochodu. Powiem, ile to auto spali na dystansie, który wspólnie przejedziemy. Właśnie zresetowałem komputer pokładowy. Tutaj pod maską siedzi silnik benzynowy, dwulitrowy o mocy 120 koni mechanicznych. I też poruszę temat starych, dobrych czasów motoryzacji. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe, czy też nie, ponieważ często używa się tego sformułowania przy okazji opisu różnych kwestii, różnych dziedzin życia i mówi się, że kiedyś to były czasy, albo że stare, dobre czasy, z tym, że nieraz jest to stwierdzenie zupełnie oderwane od rzeczywistości, ponieważ kiedyś były czasy, powiedzmy, stare, ale niekoniecznie dobre, ponieważ dokonał się jakiś postęp, coś się zmieniło na lepsze, więc to nie jest do końca prawda. Ale czy do motoryzacji to się aplikuje? Mogłem się o tym przekonać i rzucił mi się ten temat do głowy, jeżdżąc Mazdą 3, właśnie tym egzemplarzem, którym właśnie siedzę, ponieważ jest to taki, można powiedzieć, motoryzacyjny old school, dostępny w 2018 roku w sprzedaży. Nie mówię taki totalny old school, powiedzmy sprzed 45 lat, ale sprzed kilkunastu lat rozwiązania, taki ogólny charakter i klimat tego samochodu jest wyczuwalny, jakby był właśnie, powiedzmy, z 2005 czy coś w tym stylu. W trzech obszarach się to wyczuwa. Pierwszy obszar to jest sposób obsługi tego auta, podczas gdy będę te trzy obszary wymienię po kolei, a później będę i też ocenię, które rozwiązanie jest lepsze właśnie, czy to ono bardziej nowoczesne trendy, czy takie bardziej oldschoolowe podejście Mazdy. Pierwszy obszar to jest sposób obsługi samochodu. Nowoczesne trendy są takie, żeby jak najwięcej tej obsługi zawrzeć w ekranach dotykowych, żeby one były wszędzie, żeby tutaj były tablety, żeby jakieś nawet panele klimatyzacji. Wszystko opierało się albo o ekrany dotykowe takie czysto, albo jakieś płytki dotykowe przyciski, generalnie coś niefizycznego. Tymczasem w Mazdzie czegoś takiego nie ma. To znaczy jest co prawda ekran dotykowy, który można obsługiwać palcem, ale ten ekran wyraźnie widać, że ta obsługa dotykiem to jest po prostu taki dodatek, który wprowadzono, żeby, nie wiem, żeby to brzmiało trochę nowocześnie, żeby w prospekcie reklamowym czy tam w jakimś katalogu dało się zawrzeć informację, że ekran jest dotykowy, chociaż sądzę, że jeśli ktoś nawet się tym skusi, to finalnie i tak będzie korzystał z tego pokrętła, które właśnie widzicie, które jest wyjątkowo wygodne i też pokazuje, że to dążenie do opanowania samochodów i sterowania samochodami przez dotyk wcale nie jest takie dobre, ponieważ kluczową kwestią, jeśli chodzi o dobrą obsługę samochodu, jest to, żeby w minimalny sposób rozpraszała kierowcę. I gdy mamy coś dotykowego, jakiś nawet najlepszy ekran, bo producenci naprawdę dopieszczają te swoje rozwiązania i one bardzo fajnie już sobie radzą na rynku i widać, że ktoś nad tym przysiadł i setki godzin spędził, żeby te interfejsy, żeby te przyciski działały dobrze, te ekrany są już tabletowe, takie jakby tablet był po prostu wspawany czy tam wbudowany w deskę rozdzielczą pod kątem na przykład reakcji na dotyk, pod kątem ostrości wyświetlacza, to wszystko jest super, ale wciąż, jeśli mamy jakiś przycisk dotykowy, to żeby mieć pewność, że w niego trafiliśmy, musimy na niego spojrzeć, musimy wyciągnąć rękę i wcelować ten przycisk, nawet jeśli on jest duży, no to trzeba trochę uwagi poświęcić. I bo po prostu nigdy nie mamy pewności, że ten przycisk zaskoczył. Tymczasem, mając jakieś pokrętło czy inne tego typu urządzenia, które są fizyczne, których nie trzeba, które czuję się pod palcem. Ja na przykład, jeśli chciałbym zmienić piosenkę, to nie mam z tym najmniejszego problemu, nawet bez odrywania wzroku od jazdy, ponieważ zdejmuję rękę prawą z kierownicy w okolice tego pokrętła. Wiem, że lewy przycisk odpowiada za zmianę modułu z nawigacji na audio. Wciskam to, mam potwierdzenie fizyczne, że to wcisnąłem. Wystarczy pół sekundy rzut okiem na ekran, żeby wiedzieć, że muszę 4 razy przekręcić pokrętło, które klika i ja wiem, że to pokrętło 4 razy się obróciło, 4 razy je obróciłem, żeby przełączyć na przycisk play i wszystko gra i wszystko jest pięknie z minimalnym udziałem moim, minimalnym właściwie rozproszeniem uwagi. I o to właśnie chodzi, że każdy, nawet najlepszy system dotykowy nie będzie aż tak, powiedzmy, mało angażujący jak coś, co się czuje pod ręką. Więc dopóki te systemy, te ekrany w samochodach nie będą miały jakichś rozwiązań tego typu, że one będą, powiedzmy, tam gdzie jest przycisk, to one będą leciutko wypukłe i ta wypukłość będzie się zmieniać wraz z tym, jak wygląda interfejs, to wciąż będzie
mniej wygodne niż takie fizyczne rozwiązania, chociażby panel klimatyzacji. Jeździłem Citroenem C4 Cactus, więc mam idealne porównanie bezpośrednio przed tą Mazdą 3 i tam właściwie wszystko było oparte o dotyk. Nie było nawet panelu klimatyzacji fizycznego, tylko było wszystko oparte o menu po prostu w ekranie. W ekranie LCD tutaj jest fizyczny, faktyczny taki panel, gdzie można sobie na przykład obrócić pokrętło i zmienić temperaturę i to jest wygodniejsze, bo tam trzeba było szukać, a tutaj po prostu ręka w dół. Gdy jest to o pół stopnia, to wiem, że widzę to, czuję to pokrętło pod palcem, więc nawet nie muszę na to pokrętło patrzeć, żeby wiedzieć, że zmieniłem temperaturę. I to jest fajne, więc 1-0 dla old schoolu w tej pierwszej kategorii. Druga kategoria związana jest z nadwoziem, to znaczy w chwili obecnej, no obecne trendy są takie, że nadwozie powinno być podwyższone, to znaczy crossover, SUV to jest to, co chcą ludzie, no a ponieważ ludzie tego chcą, to producenci im to dają i coraz więcej premier właśnie jest poświęcony tym większym, wyższym można powiedzieć, bo większym to niekoniecznie, ponieważ te crossovery się wdzierają w coraz mniejsze segmenty rynku i można też kupić takiego absolutnego maluszka, nie Suzuki Ignis, który też jest postrzegany jako crossover bez podwyższony, a jest samochodem tak małym, że po prostu to szok, że coś takiego można było stworzyć crossovera, a z czegoś takiego, a jednak stworzono. I czy to jest dobre, czy nie? Pod kątem prowadzenia niekoniecznie, ponieważ crossovery mają tą swoją cechę, że są podwyższone, a ponieważ są podwyższone, no to wyżej jest też ich środek ciężkości, czyli się bardziej przechylają w zakrętach i generalnie gorzej się prowadzą. I to jest taka cecha, której nie da się wyeliminować, bo ten crossover może być super, najbardziej dopracowany pod kątem zawieszenia i tego wszystkiego, no ale ponieważ jest wyższy, no to przed tym się nie ucieknie po prostu, żeby ten crossover trochę gorzej się prowadził niż hatchback, który jest niższy, a Mazda 3 to jest właśnie taki klasyczny hatchback jeszcze z mocno wysuniętą, oddzieloną od kabiny, od przedziału pasażerskiego maską, taki prawdziwy old school, jeśli chodzi o budowę samochodu, taki hatchback starej, dobrej szkoły. I to sprawia, że ona się zdecydowanie fajniej prowadzi niż takie crossovery podwyższone. Jeździłem na przykład Mazdą CX-3 jakiś czas temu i pamiętam, że ona zdecydowanie bardziej się tak prowadziła w sposób bujany, taki, że nie skłaniała do tego, aby jakoś ostro nią cisnąć podczas jazdy. A tutaj, pomimo tego, że pewnie te same osoby pracowały nad jednym zawieszeniem albo nad drugim i nad sposobem prowadzenia, to Mazda 3 zdecydowanie fajnie się prowadzi, ma bardziej taki bezpośredni układ kierowniczy. Ten samochód się też zdecydowanie mniej przechyla w zakrętach, więc to pozwala fajniej po prostu ten też układ kierowniczy więcej konstruktorom bardziej zaszaleć, ponieważ trzeba dostosować. Każdy element samochodu musi ze sobą współgrać. Gdy ma się bazę w postaci crossovera, który jest podwyższony i który nie może pewnych manewrów wykonywać, ponieważ stałby się niestabilny, to trzeba też mu dać trochę bardziej defensywny układ kierowniczy i to się widzi, nie tylko w Mazdzie, teraz Mazdą jadę, więc to jest przykład, ale na przykład w Fordzie to też można dostrzec. Ford Fiesta albo Ford EcoSport, w sumie ta sama marka, też niezbyt duże samochody, a Fiesta się zdecydowanie fajniej prowadzi niż EcoSport, pomimo tego, że oba rozwiązania są przyjemne, no ale właśnie, niższe zawsze jest lepsze. I to tutaj można powiedzieć, że jest 2-0 dla crossover, dla old schoolu motoryzacyjnego, a nowoczesne rozwiązania są trochę w odwrocie, ale może coś uda się z tego wycisnąć w ostatniej kategorii, znaczy może nie wygrają, ale może chociaż odrobią straty. I ta trzecia kategoria to są silniki, to znaczy turbo to jest powiedzmy trend współczesności, a wolnosące jednostki to jest pieśń przeszłości coraz bardziej. I tutaj już nie będzie jednoznacznego zwycięzcy, ponieważ każdy silnik ma swoje zalety, każdy silnik ma swoją charakterystykę. Silniki z turbo mają to fajne, że tam moment obrotowy, moc jest właśnie, że pełna dynamika jest właściwie cały czas dostępna pod stopą, to znaczy jak się tam jedzie 1800-2000 obrotów na minutę, no to wiadomo, że jak trzeba szybciej zwiększyć prędkość, to się po prostu depnie i jest okej. Okay. A tutaj już tak, znaczy też coś się dzieje, ale nie ma tego takiego kopnięcia jak w innych samochodach, więc to nie jest aż tak fajne. Nie każdy musi lubić konieczność wkręcania silnika na wyższe obroty, żeby osiągnąć tę dynamikę, no ale z drugiej strony
wkręcanie tego silnika też ma swój urok, gdzie właśnie się redukuje bieg, ten silnik bardziej wyje, jak ktoś poszukuje takich bardziej sportowych wrażeń, no to jest coś dla niego. Nawet jeśli te sportowe wrażenia nie będą objawiać się szybkością przyspieszania, to akustyczne wrażenia będą sprawiać, że troszeczkę bardziej będzie tych sportowych wrażeń, co nie zmienia faktu, że właśnie każde rozwiązanie ma, że mieć swoich zwolenników, swoich przeciwników i tutaj jest 1-1, tak samo 1-1 jest na ten remis w przypadku porównania jednostek napędowych. Wpływa również fakt, że te rozwiązania Mazdy, czyli duży silnik bez turbo, wcale nie jest mniej ekologiczny niż silniki małe, bo często tak się mówi i często producenci mówią, że my wprowadzamy silniki te małe, żeby oszczędzać paliwo, żeby mniejsza była emisja, żeby drzewa były bardziej zielone i żeby wszyscy byli szczęśliwi. Ale gdy tak się popatrzy na dane katalogowe, na przykład dotyczące emisji spalin, to ten kaktus, który był poprzednio, więc będę się porównywał Mazdę do niego, zużywa 104 gramy CO2 emituje 104 gramy CO2 na każdy kilometr. Tymczasem Mazda zużywa 119. Emituje tych 119 gramów. Tutaj mówię o wersji 110-konnej silnika 1.2 piórtek benzynowego, który siedział w kaktusie. W wersji 130-konnej jest 110 gramów, więc to są niezbyt poważne różnice, jeśli chodzi o tą emisję. Oba samochody spełniają normę Euro 6, więc wszystko jest tak, jak powinno być i w najlepszym porządku i żaden samochód tam za parę lat nie zostanie niewpuszczony do centrum chociażby, obojętnie czy to była Mazda czy Kaktus. A jeśli chodzi o spalanie, to też jest zbliżone, ponieważ gdy jeździłem Kaktusem, to na trasie testowej w mieście zużył mi on 7,1 litra, Mazda zużyła 7,6 litra, czyli pół litra różnicy. No ale gdyby się inaczej światło ułożyły, gdy powiedzmy dla Mazdy było troszeczkę korzystniej ze światłami, dla Kaktusa trochę mniej korzystnie, no to te wyniki mogłyby być powiedzmy 7,3 kontra 7,4, czyli ta różnica żeby była właściwie marginalna, więc to też sprawia, że to nie jest tak, że małe silniki są tak super ekologiczne względem tych dużych, tylko to co jest po prostu porównywalna kwestia. Chociaż tutaj też się zastanawiałem, czy nie dać punktu bonusowego dla oldschoolu, dlatego że gdyby wszyscy producenci podchodzili tak jak Mazda, to znaczy dopracowywali te konstrukcje swoje większe, bardziej pojemne, to byłaby większa szansa na to, że pewne marki samochodów, pewne modele nie zostałyby wykastrowane z części swojego unikalnego charakteru, ponieważ jeszcze Mazda nie jest takim samochodem, który sprawia, że to Mazda 3 na przykład, że jakby tam wsadzić turbo, to coś by się, świat by się zawalił, prawda, dla fanów tej marki. No, czy pewnie część osób by narzekała, no ale dałoby się z tym żyć, ale na przykład przez to, że producenci idą w to i coraz bardziej dopracowywują i inwestują pieniądze w te silniki coraz mniejsze i wyposażone w turbiny, to cierpi na tym na przykład taki Jeep Wrangler, który dotychczas mógł być zamówiony w wersji 3,6 V6 z tym silnikiem benzynowym i to był absolutnie genialny silnik do tego samochodu. Ja po prostu się tak cieszyłem, rok temu miałem okazję go testować i ten samochód sam w sobie jest unikalny z tymi swoimi rozwiązaniami, także na przykład tam nie ma możliwości zamknięcia maski na klucz, bo ta maska jest cały czas, jest tylko na takie zaczepy, które można po prostu sobie otworzyć, każda osoba na parkingu może zajrzeć pod maskę. No, generalnie unikalny absolutnie samochód, ale jedną z jego unikalnych cech, jedną z tych, która najbardziej mi się w nim spodobała, to było właśnie 3,6 V6 pod maską i to jaki dźwięk on wydawał, jaka to była charakterystyka tego silnika, jak on też wspaniale się komponował z klimatem, który Jeep Wrangler ma w sobie, takim amerykańskim, prawdziwym właśnie 3,6 V6, to wszystko grało, a teraz będzie podobno trochę szybszy ten samochód, ma być po wprowadzeniu nowej generacji, ale już z benzynowym, jedynym obecnym w Europie silnikiem, to znaczy dwulitrowym, o mocy tam chyba 260 koni z turbo, więc no w sumie Wrangler to nie jest samochód, którego kupuje się dla osiągów. Tam, że on będzie przyspieszał o 0,2 sekundy szybciej, to mnie to absolutnie nie obchodzi. Już tak wyolbrzymiając, to on mógł mieć nawet ten silnik z turbo tam 450 koni, ale dopóki ten silnik nie byłby V6, tylko miałby 4 cylindry, to i tak będzie gorszy niż rozwiązanie takie klasyczne amerykańskie V6, więc to jest coś, co zabiera downsizing i to, że producenci inwestują w te rozwiązania takie zmniejszone i uturbione, że nawet takie
ikony motoryzacji jak Jeep Wrangler są pozbawiane części swoich ikonicznych cech właśnie przez to, że te silniki mają turbiny i są coraz mniejsze, a Mazda pokazuje, że silniki nie muszą mieć turbin, że mogą być duże i mogą mieć mały stosunek, kiepski stosunek, w cudzysłowie oczywiście, kiepski stosunek mocy do pojemności, a i tak bardzo fajnie sobie radzą pod kątem zarówno spalania, jak również emisji szkodliwych substancji i nie jest to coś, czego można się wstydzić i nie jest to coś, co odwraca w ogóle, wywraca do góry dnem i do góry nogami postrzeganie tego, czym powinien być dobry samochód, z jakim powinien być dobry i nowoczesny silnik, bo po prostu te różnice są zbyt małe, więc tutaj wciąż daję remis, ale powinienem dać jednak punkcik dla samochodu znowu oldschoolowego, czyli oldschoolowego rozwiązania bez turbo, no ale uznajmy, że jest remis, czyli tutaj nikt nie dostaje punktów, czyli jest 2-0 dla oldschoolu, no i to właśnie pokazuje, że motoryzacja zmienia się, ale niekoniecznie są to zmiany na lepsze. Dla części osób pewnie są, ale z mojej perspektywy jest to rzecz mocno, mocno dyskusyjna. Są rzeczy, które są coraz fajniejsze, jakieś nowoczesne technologie w samochodach, że one są coraz bezpieczniejsze, czy coś w tym stylu, no ale część rzeczy nie jest fajna. Właśnie te obszary takie istotne, te, które wymieniłem, nie idą w tą stronę, co moim zdaniem powinny. Ale fajnie, że Mazda właśnie jest wierna swoim przekonaniom i stosuje to, czym mówiłem, czyli fizyczną obsługę wszystkiego, czyli stosuje wolno ssące silniki i też nie pozbawia się ani sedanów w postaci Mazdy 6, czy tam kombi takich większych, ani mniejszych trochę hatchbacków w postaci Mazdy 2 czy Mazdy 3 na rzecz crossoverów, one oczywiście są, ale koegzystują, więc bardzo fajnie, że tacy producenci jak Mazda są. I teraz koniec już o różnicach, 2-0 wygrał Old School w tym moim porównaniu. Jeszcze na potwierdzenie tego, że te samochody dobrze sobie radzą z tymi silnikami większymi, Mazda 3 na dystansie wspólnie przejechanym spaliła 5 litrów, więc nie jest to coś, co można by wyraźnie poprawić, mając samochód jakiś z mniejszym silnikiem z turbo, nie wiem, może by było te 4,5 litra, 4,7 litra, no ale to wciąż nie jest coś, co tam zmienia obraz świata motoryzacyjnego i obraz silników. I to wszystko, co mam do powiedzenia na temat dzisiejszego głównego wątku tego filmu. Dziękuję za uwagę. Jeśli komuś ten materiał się podobał, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, zachęcam też do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!